Lantern Moon, w wolnym tłumaczeniu Lampionowy Księżyc. Witam się z Wami, drogie dziewiarki oraz dziewiarze, w nowym odcinku filmiku naszego e-dziewiarkowego, w którym przedstawię Wam nowe produkty, jakie pojawiły się w sklepie e-dziewiarka. Mianowicie są to wybrane przez nas produkty firmy Lantern Moon. Dotychczas, wiele lat wcześniej, produkty te były dostępne głównie na rynku amerykańskim. I powiem Wam kilka słów, jakie udało mi się znaleźć. Firma została założona w 2001 roku przez Joella i Sharon Woodcock. I w roku 2021 prawa do firmy znaków towarowych własności intelektualnych nabyła firma NITPRO i od tego czasu rozwijała te produkty na tyle w Indiach, produkując je właśnie w Indiach i w tym momencie stały się u nas nowością. Czym się charakteryzuje ta firma? No, charakteryzuje się tym, że produkty ma wykonane z drewna hebanowego, z drewna ciemnego, które ma kolor bardzo ciemny, wchodzący w czarny. Jest to drewno bardzo twarde i trudno podlegające obróbce. Druty, posiadanie takich drucików, oczywiście nie mogłabym nie zbadać, kto one są, czym się charakteryzują, jak po nich oczka płyną. Czyli tak, mamy druciki, które są czarne z drewna hebanowego. Końcówki mają w miarę ostre, za chwilkę Wam pokażę porównanie z drutami oliwnymi. Akurat według mnie, jeżeli porównujemy ostrość drutów, to należy porównywać je w zakresie podobnego materiału, czyli drewno do drewna, metal do metalu. Możemy przyłożyć oczywiście do tych drutów metalowe, nowele na przykład, ale to też nie da dokładnego odbioru, jak postrzegamy te druty. Zobaczcie, tutaj mam kawałek próbeczki wśród oferty, jaką wprowadziliśmy do sklepu. Jest kilka rzeczy. Są to druty na żyłce w najczęstszej długości żyłek, jest to 80 cm. Zamówiłam również druty do łączenia. Żyłki, bo wiadomo, że jeżeli druty do łączenia, to muszą być żyłki oraz zestawy drutów. I w tych zestawach drutów najwięcej się dzieje i one tak po kobiecemu wzbudzają najwięcej. Jest niezwykłą przyjemnością zaglądanie do tej torebeczki, ponieważ jest pięknie wykonana i kryje prawdziwe cudeńka. Ale po kolei, o tym będzie za chwilkę. Żyłki firmy Lantern Moon są obrotowe, są skręcone z wielu drucików, oplecione są warstwą nylonu, dzięki czemu jest to żyłka bez pamięci. Nie należy takiej żyłki porównywać na przykład do żyłek, które są wykonane inaczej. Tę żyłkę można porównać na przykład do innej żyłki firmy NITPRO Mindful, czyli to jest żyłka, która również posiada w środku, we wnętrzu tej zieleni posiada splecione druciki. I tutaj dla porównania widzimy, żyłka firmy Lantern Moon jest cieńsza. To jest pierwsza rzecz. Druty są ciemne, są drewniane. Jeżeli druty są drewniane, to znaczy, że są ciepłe. Są drutami tak zwanymi ciepłymi. Kto dzierga na metalowych i na drewnianych, ten wie, że drewno, bambus są materiałem, które w dłoni jest ciepłe. I one takie są. Następna rzecz, jak drucik sobie weźmiemy do ręki, czubeczki są ostre, ale bez przesady. To jest według mnie średnia ostrość. Nie są to czubki, które są obłe, nie są to czubki, które są bardzo ostre. One są, nazwałam, ostre, ale bez przesady. Czarny drucik. To jest akurat 5 cali, czyli 12,5 cm.
Oczywiście nazwa firmy jest widoczna i widoczny jest rozmiar drutów. W naszej europejskiej mierze i tutaj w amerykańskiej. Ten fragment drucików jest pokryty, tutaj ten widzicie, ten fragment, on jest złoty, jest pokryty, jest to okucie, tak zwane okucie druta, które jest mosiężne, pokryte 24-karatowym złotem. No to już i tak, żyłka jest obrotowa, to się widzi, to się czuje, jest bez pamięci, czyli możemy sobie zwinąć tę żyłeczkę i po chwili będzie jak nowa. Będzie żywa i nowa. To jest bardzo świeża sprawa, te druty w wędziarce. Ja jeszcze całej robótki nie miałam szansy na niej wykonać, ale na różne grubości ponabierałam różne włóczki. Na przykład na tych drutach numer 3,5 wykonałam plisę w moim sweterku, który się suszy. I ponieważ tak, ja jestem wielką zwolenniczką firmy Addi, ale uważam, że absolutnie to jest pewien przywilej bycia dziwiarką, że możemy sobie popróbować różności. I ja zawsze jakieś muszę koniecznie różne druty, różne firmy spróbować, tak jak i zawsze przytulam sobie jakiś jeden rozmiar drucików, by te próbować, testować, dziergać na różnych drutach. Oczywiście tu chodzi o markę Lantern Moon i próbuję, testuję i wyrabiam sobie zdanie, bo najcenniejsze jest takie zdanie, które wyrobimy sobie sami. Ja Wam mogę troszkę w tym pomóc, opowiadając na przykład o moich odczuciach, które mam. Żyłka się nie skręca. I tutaj mam nabrane na drucik śliską włóczkę. I to jest tak, tu obowiązują wszystkie te zasady takie doboru drutów do włóczki, bo to zazwyczaj tak powinno. Ja tutaj nie mówię o grubości. Mówię o doborze materiału, z którego zostały wykonane druty, bo wiadomo, druty bambusowe i druty drewniane, najlepiej się docenia ich zalety przy włóczkach śliskich albo nawet powiedziałabym neutralnych. Przy tępych włóczkach, które ciężko suną, a na przykład len może ciężko sunąć po drucie, to jest ten powód, dla którego szukamy idealnych zawsze rozwiązań. Włóczka karma, która jest mieszanką bawełny, wiskozy i lnu, jest włóczką śliską. To jest śliska włóczka z połyskiem. I tutaj pokażę Wam, jak się wkuwają, bo to są rzeczy, które się nie zobaczy na zdjęciu, to tylko można na żywo, prawda? Kiedy jest filmik, jak się wkuwa. Tutaj mam nabranych parę oczek. To są druty numer 3,5 i włóczka karma w pięknych zieleniach. Powiem Wam, że mruga do mnie okiem. I to jest tak, przerabiam sobie same prawe oczka, takie relaksacyjne, żebyście widziały, jak się wkuwa ten dość ostry, ale bez przesady, umiarkowanie ostry czubeczek w oczka. Przerabiam to celowo luźno, żeby można było tak no, przypatrzeć się temu. Pierwsza też moja myśl, jak są czarne druty, to no, odpada przerabianie czarnych włóczek na nich. To też należy mieć na uwadze. A ja przerabiałam żółty life style i przerabiało się przecudownie. Żółtą włóczkę na czarnych drucikach. Super, super to było, każde oczko było dobrze widać. Widzicie, no, dobrze idzie, jest... Ten rozmiar drutów dla włóczki karma, powiedziałabym, na pierwszy rzut oka jest, druty są za małe do nich, ale jak patrzę na konsystencję dzianiny, to wydaje mi się, że jest ok. Te 3,5, w szczególności jeżeli miałaby być to sukienka, to są bardzo dobre. Oczka wyglądają tak, tak się wkuwają. Robótka, no i widzicie, tutaj pełen zakres. Kilka oczek, próbeczka. Kilka oczek zostało tutaj przerobionych. No dobrze, a jak się mają takie bardziej tępe włóczki? Na przykład włóczka Amira, bo tutaj mam następną grubość drutów i następną włóczkę i następną próbkę. Włóczka Amira jest włóczką
bez poślizgu. To jest bawełna niemercerzowana, czyli tak, jak mi się zachowa włóczka, która nie ma poślizgu na drewnianych, chyba nowych drutach. Ja tutaj podkładam te motaski, żeby one tak nie przeszkadzały. I teraz tak, lecimy z tematem. Próbka, same prawe. Wkuwamy się. To są druty numer 5 i włóczka Amira, czyli Amira się przerabia między 5 a 6. Widzicie? Sunie tak. Sunie tak, wkuwa się tak. Zawsze, gdy są takie w ocenie drutów, nie wystarczy przerobić oczek prawych. W następnym rzędzie zrobię narzuty. Narzuty i oczka razem, ponieważ nie przerabiamy tylko jerseyów, ale zazwyczaj szalejemy z wzorami. No to tak, no to robimy dwa oczka prawe razem i jeden narzut. Jest to wzór najprostszy z możliwych i narzut. Dwa oczka prawe razem i narzut. No i nawet mogę tutaj jeszcze na końcu zrobić dwa oczka prawe razem i narzut. I teraz rząd powrotny. I ocenimy, czy to spada, czy nie spada z drutów. Tu w tej próbce trzyma się dobrze. Trzyma się dobrze, ale też, żeby nie było za ciężko, ponieważ jest to matowa włóczka bez połysku i bez poślizgu na tych drewnianych drutach, ale drewniane druty mają, one są bardzo gładziutkie. Bardzo gładziutkie, więc mogłabym powiedzieć, że to jest takie druty prawie uniwersalne, bo zobaczcie, oczka przechodzą dobrze po druciku. Nie muszę ich zbyt popychać palcem. Jeszcze jeden rządek przerobię. Jerseyowy. Ja. Jerseyowy rządek. Tutaj żyłka zawsze hałasuje o okoliczne meble. No i tak, i mamy tak. Czyli śliska włóczka typu karma na tych drutach trzyma się bardzo dobrze. Matowa włóczka, tak zwane tempo, rozumiecie, o co mi chodzi, bo to jest takie dziwne określenie dla włóczki, tempa włóczka, ale bez poślizgu, matowa, idzie bardzo dobrze, trzyma się tych drutów, no wiadomo, ale najważniejsze, że trzyma się również taka karma, która jest bardzo niestabilna na drutach, więc dla karmy należy zawsze szukać drutów, które nie są z dużym poślizgiem. Miałyście okazję popatrzeć na druty numer 5 i robótkę na nich i na druty numer 3,5 i maleńką próbeczkę na nich. I teraz tak, co jest w ofercie? W ofercie mamy druty na 80, na żółce numer 80 od rozmiaru 3 do 8. Jest to od trójki jest w ogóle w ofercie. Do 8, ponieważ jest to według nas najczęstsze maksymalny rozmiar drucików, które są przerabiane. Mamy żyłki i za chwilkę je pokażę i druty do łączenia. One wyglądają w ten sposób, te druty na żyłce wyglądają w ten sposób. Są pakowane w szare opakowania z czerwonym napisem marki Lantern Moon. Rozmiarówka jest podana w wersji amerykańskiej i w wersji europejskiej. Długość żyłki w calach i w centymetrach, tak żebyście na przykład mając takie pudełko widziały od razu, o co chodzi z tymi tutaj wszystkimi parametrami. Żyłka jest spleciona z wielu drucików, więc jest żyłką bez pamięci. Tak wygląda opakowanie. I teraz jak mówię o żyłkach, no to jest pewna nowość, że w pudełku, które takie szare pudełeczko kryje w sobie dwie żyłki, czyli kupując tak zwaną jedną żyłkę, czyli jedno pudełeczko, mamy w komplecie dwie żyłki oraz takie opakowanie. To jest opakowanie, w którym mamy takie kapselki dwa, tu są dwa kapselki na zatyczki, na żyłki, gdy na przykład musimy odkręcić nasz rozmiar drutów, bo potrzebujemy go do innej robótki. I zaraz Wam pokażę, do czego to służy. Tutaj to piękne takie drewniany kluczyk czy narzędzie z zestawu. Wezmę sobie druciki i teraz tak. Druty do łączenia wyglądają w ten sposób, czyli czarne drewno hebanowe. Ostrość końcówki
umiarkowana, ale bardziej ostra. Złote napisy, rozmiar również jest 24-karatowe, złotem jest pokryte ta okucie drucików. I teraz do żyłki dokręcamy sobie drucik, gładko wchodzi i to jest tak. Są dwa obozy dziewiarek. Mówię ogólnie o drutach do tak zwanych do łączenia. Dla jednych one sobie dokręcają i zostawiają i tak się pracuje, bo na przykład nie mamy żadnego narzędzia, żeby dokręcić, ale jeżeli chcemy mieć stabilne połączenie drutów i żyłki, tak by podczas posiadania 200 oczek w obwodzie na drutach nie odkręcił nam się ten drut i nie narobił kłopotu, zawsze dobrze jest dokręcić sobie tutaj, tu jest otworek, w każdych drutach poza, przepraszam, ja tu nie mam okularów i, o jest, mam tutaj, tak jestem. Czyli tutaj jest maleńki otworek, wiecie, bez okularów przyszłam do filmu. Tu jest maleńki otworek, czyli wkuwam się tu, jak mam wkutę, to sobie dokręcam delikatnie. Wszystko robimy delikatnie i z czuciem. Tak należy postępować. No wiadomo, jak już dokręciłyśmy, to możemy pracować. Jak chcemy zmienić rozmiar, to tak samo należy zrobić. Czyli tutaj wkładamy sobie ten przyrząd w otwór i odkręcamy drucik. Odkręcamy go w ten sposób i odkładamy. A jak chcemy skorzystać z zatyczki, to sobie ją w ten sposób nakręcamy. Tak to wygląda. Odkładam tutaj do mojego, do tego pierwszego zestawu, który tutaj pokazałam. Już za chwilkę pokażę. I no tutaj, co Wam mogę powiedzieć? To dla mnie było zaskoczeniem, że w opakowaniu są dwie żyłki. Jest to interesująca rzecz, ponieważ kupując jedno opakowanie, mamy dwie sztuki żyłek, a w zestawach żyłek jest mało. To jest, ale no możemy sobie poszaleć i dokupcie tutaj, od razu to porozkręcam i odłożę, żeby nie narobić sobie bałaganu. Drewniane są te zatyczki. Żyłki chowamy sobie do pudełka. A zatyczki i ten przyrząd jest w takim drewnianym, przepraszam, drewnianym papierowym, papierowej, papierowym etui. I to wszystko tworzy komplet. Żyłki dwie sztuki oraz zatyczki. Ale zatyczki są do jednego kompletu. I teraz tak. Zestawy. To jest naprawdę coś, żyłek, przepraszam, jeszcze tak właśnie, bo teraz zerknęłam na żyłki. Żyłki są w 7 rozmiarach, od 40 do 150 cm. 40 i 50 cm wymagają posiadania tak zwanych krótkich drutów. I one są tutaj w zestawach, te krótkie druty. Żyłki od 60 do 150 możemy dołączyć 5-calowe druty w tak zwanej normalnej długości. Wszystkie zestawy możemy podzielić sobie, ponieważ tych rodzajów zestawów jest, z tego co pamiętam, 7 różnych zestawów. Możemy podzielić na dwa obozy, krótkie i długie. Tutaj mam akurat zestaw tak zwany długi, nazwałabym go tak bazowy, czyli tak, otwieramy sobie torebeczkę, one się różnią między sobą, poza zawartością oczywiście, różnią się kolorem haftu i tym otuleniem materiałowym, czyli otwieramy zameczek i w środku mamy coś takiego. Schludnie to wygląda, bardzo schludnie, to taki zawsze jest ciekawość, co jest w środku, no to ciach, to lecimy. Tutaj mamy 5 rozmiarów drutów. Wszystkie zestawy, poza tym, że się różnią długością drutów, mogą się różnić rozmiarami. Nawet w tak zwanym bazowym bywa tak, że jest 3, 3,5, 4, 4,5 i 5. I to jest właśnie taki zestaw, który tutaj, tak, to jest właśnie ten niebieski zestaw. I on ma taką rozmiarówkę, a w tak samo wyglądającym zestawie, ale w innym kolorze, będziemy miały nie 3, 3,5, tylko będzie
3,25, 3,75, na przykład 4,5, czyli inaczej się zmieniają te rozmiary. I teraz tak, mamy tutaj 5 rozmiarów drucików. Tutaj są dwie żyłki. Chowamy w tej kieszonce. Otwieramy sobie następną kieszonkę. Tutaj mamy zatyczki oraz ten przyrząd do pomocnik, nasz pomocnik w dokręceniu sobie, stabilnym dokręceniu drutów. A tutaj mamy bardzo interesujący rodzaj markerów. Tak wyglądające 5 sztuk markerów z różnymi materiałowymi końcóweczkami w złotym kolorze, żeby pasował do zestawu, do reszty. Jest jeszcze jedna kieszonka, w której możemy sobie trzymać jakieś inne nasze przydasie typu druty do warkoczy. I tutaj jest kieszonka, również można sobie coś schować. Ona jest dość głęboka na całą długość torebeczki. No i to jest taki bazowy zestawik drutów. On wygląda w ten sposób na zdjęciu. Teraz na tapetę wezmę ten długi zestaw. Długi zestaw w stosunku do tego króciutkiego różni się ilością drutów. Tutaj jest tych rozmiarów drutów 10 par, czyli jest to taki rozbudowany zestaw. To jest zawsze fajne, ten moment otwierania torebeczki. I ciach. I co mamy w środku? Mamy granatowo. Czyli tak, co się kryje za tymi klapeczkami? Klapeczki nie mają tutaj żadnych zatrzasków, nie mają takich rzepów. Powiem Wam, że te rzepy są zawsze strasznie denerwujące, jeżeli gdzieś pod włóczki lubią się czepiać tych rzepów. I mamy druciki. Tutaj jest tych drutów sporo, jak powiedziałam, 10 par. 5, przepraszam, tu jest 6, a tutaj są 4. Tam, gdzie są grubsze druty, to są 4 pary. Tutaj mamy druty, tutaj mamy żyłki. W tym zestawie jest więcej żyłek, ale i pewnie tak jest ich za mało, bo to zazwyczaj tak jest. Tutaj są zatyczki oraz pomocnik w dokręceniu żyłki i drucika. Tutaj, a są markerki. Tak samo 5 markerków wykończonych takim w kolorze złotym z materiału. Kieszoneczki, bardzo schludnie to jest wykonane i przyjemnie się tego dotyka. To jest takie moje wrażenie dotykowe. Cały zestaw jest zamykany w takiej torebeczce, którą tutaj sobie można na wstążeczkę zawiązać, odwiązać. Wiadomo, lubimy, kiedy coś jest schludne, elegancko wykonane. Marka Lantern Moon, napis jest w każdym z tych części. One się, tak jak Wam mówiłam, że głównie rozmiary pomiędzy długościami, czyli krótkie i długie, to jest pierwszy podział, a później na rozmiary. I te kolory tych torebeczek, to jest właśnie różne rzeczy się kryją w środku. One tak samo wyglądają, tak jak Wam pokazałam w tych dwóch pierwszych. Różnią się tylko 3, czy 25, czy 75, niektóre się kończą na 5, inne na troszkę dalszym rozmiarze. Wszystkie te rzeczy mamy u siebie na stronie opisane. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do tego, by tam zajrzeć do opisu. Co jeszcze jest, to na przykład z tej firmy zamówiliśmy dwa rodzaje torebek. One to są puste torebki. Na druty do łączenia oraz druty na żyłce. Porządku nigdy za wiele i torebek, które pomagają w tym utrzymaniu porządku, też nigdy za wiele, więc to jest taka torebka akurat na druty żółkowe. Czyli widzicie, że jest spora, sporym takim tutaj gadżecikiem. Jest tego samego rozmiaru co zestaw, sama torebka. No i po otwarciu torebki widzimy,
A, to jest, no tak, to jest na, przepraszam, to jest na druty do łączenia. Tutaj, a nasz żółkowy ma obok. To jest na druty do łączenia. Czyli tutaj sobie chowamy druciki do łączenia. Tutaj w tym poziomie, gdzie chowamy mniejsze rozmiary, jest więcej kieszonek. Tutaj na grubsze druty tych kieszonek jest mniej. Tutaj są na żyłki, klapeczka, i tutaj również możemy sobie markerki schować, różne nasze przydasia. W przydasiach zawsze jest bałagan. A teraz właśnie to, co ja myślałam, że mam, bo one są do siebie bardzo podobne, widzicie, różnią się nieznacznie. A to jest na druty żółkowe. I ja przyznaję, że ja w drutach żółkowych zawsze mam największy bałagan. I tutaj sobie chowamy nasze druciane skarby na żyłkach, jakie posiadamy. Kieszonka nie bez żadnych rzepów, zaczasków, tak schludnie to wygląda. Zamykamy w kolorze szarym, szaro-niebieskim. Dwa rodzaje torby. Jeszcze teraz chciałam Wam pokazać. Mam tutaj drucik oliwny firmy Adi, mam Mindfula firmy KP, jeszcze tu miałam Novela, bo to jest zawsze najbardziej interesujące. Jak się ma ten nowy drut w stosunku do tych starych, znaczy jak ostre są te końcówki? Może tak, najpierw zrobimy materiał do materiału, czyli drucik oliwny do drewna hebanowego. I to wygląda tak. Zobaczcie. Tak wygląda. Wizualnie patrząc na, one są w tym samym rozmiarze, te końcówki, że ten oliwny ma dłuższy ten ostrze, czy końcóweczka jest dłuższa w stosunku tutaj do końcówki hebanowej. I ja odbieram oliwne jako bardziej ostre niż hebanowe. Tak mi się wydaje, że to tak jest, jak się na te druciki patrzy. No dobra, teraz sobie przyłożę Mindfula. Ja odbieram moje odczucie w przerabianiu drutami Mindful jest tak, że to są dla mnie najostrzejsze druty, jakimi robiłam. No i też ta końcówka jest według mnie, ona jest ostra. Ja to odbieram, że ona jest ostra i to są dla mnie najostrzejsze druty. I tutaj mam Novelę, które jak wiadomo są drutami, które są, powiedziałabym, uniwersalne i można je zawsze plasować po środku. One nie są ani bardzo ostre, bardzo, bardzo, ani nie są takie obłe, tak jak te druty Basic, końcówka Basic. Więc Novele zawsze pozostaną drutami, które są neutralne w zakresie ostrości końcówek. I one też nadają się do wszystkich włóczek, i śliskich, i matowych. Dzięki swojej konstrukcji. Druty Mindful dla mnie są drutami, które można przerabiać tępe włóczki. Oliwne kocham miłością wielką i to są druciki, do których zawsze chętnie wracam, bo mam kilka rozmiarów w tych drucikach i wracam do nich przy różnych robótkach. Przy typowo śliskich włóczkach, kiedy mam ochotę na ciepłe druty w dłoni. A jak się hebanowe w tym ułożą? No życie i czas pokaże, jak się ułożą. To jest czas testowania, zdobywania doświadczeń. Mam nadzieję, że jesteście zadowolone, zadowoleni z formy porównania tych drutów, jakie wykonałam właśnie w ostatnim tym odcinku, który się właśnie trwa i powoli kończy. Czy wzbudziłam ziarenko ciekawości, jakie to są druty? Są gładziutkie, są eleganckie, są czarne ze złotymi, eleganckimi wykończeniami i żyłką bez pamięci. To jest w wielu miejscach, różne firmy drutowe można kupować. A w przypadku e-dziewiarki i firmy Nytpro oraz Adi dajemy Wam zawsze gwarancję, że w momencie jakiejkolwiek trudności z drutami, gdzieś coś się wytrze, obetrze, nie schodzi się, nie kliknie, za bardzo kliknie, to zawsze dostajecie od nas zamiennik, jeżeli tylko mamy go w danej chwili na stanie.
Dziergajmy na różnych drutach i zdobywajmy właśnie własne doświadczenie, ponieważ ono jest, podkreślę to, jak najcenniejsze. A jeszcze tylko dorzucę, że jeżeli jakichś trucików nie mamy w danym momencie, bo przecież stany magazynowe żyją i całe szczęście, że żyją, bo to znaczy, że przychodzicie, no i mam nadzieję, nas kochacie, to sprowadzimy. Dostawy są w niektórych firmach bardziej regularne, w niektórych mniej, ale zawsze pozostawiamy dialog, w którym momencie, w jaki sposób rozwiążemy reklamację. Porównanie drutów. Lantern Moon. Nie ma tłumaczenia na język polski. Lampionowy księżyc, tak bym powiedziała. Czarne, eleganckie, drewniane, ciepłe druty. Pokazałam Wam w tym odcinku. A następne filmy będą już pewnie o dzieninach, ponieważ narzędzia pojawiają się raczej rzadziej niż włóczki i dzianiny. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy, bo jest ich sporo, wiem o tym. Pozdrawiam, pa, pa.